8 października 2022 roku na sportową emeryturę przeszedł Michał Kunklewski, zawodnik Pomorzanina Toruń. Sylwetkę tego sympatycznego zawodnika, który przez 25 lat grał w hokej na trawie, przypomni Państwu film na moim YouTube'owym kanale z cyklu Zawodnicy Pomorka. Panu Michałowi życzę spokojnej sportowej emerytury i dziękuję za wydatną pomoc przy realizacji materiału. A oto kilka kadrów z tego filmu. Zawodnicy Pomorzanina Toruń, Michał Kunklewski. Natomiast 7 października w ramach rozgrywek grupy C eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zespół juniorów młodszych LKS-u Gąsawa podejmował LKS Rogowo. W derbowym spotkaniu zwyciężył zespół gąsawski 3-1. Bramki w tym spotkaniu zdobyli dla LKS-u Gąsawa Maciej Dan i Filip Cichowicz jedną bramkę, dla rogowskiej drużyny Olaf Dreheim jedną. Mecz 30 września LKS Rogowo Pomorzanin Toruń został przeniesiony na inny termin. A już 16 października w niedzielę na boiska wybiegną juniorzy młodsi. Pomorka zagrają z liderem tabeli grupy C zespołem LKS-u Gąsawa. Panowie, trzymam za Was kciuki. Ostatnie spotkanie rundy jesiennej grupy C przed własną publicznością. Juniorzy młodsi Pomorzanina rozegrają 22 października w sobotę w meczu z LKS-em Rogowo. I także 16 października na boiska w ramach 5. kolejki ligowej wybiegną juniorzy. W tej kolejce pauzuje zespół toruńskiego Pomorzanina, natomiast na własnym boisku będziemy mogli zobaczyć toruński zespół 23 października w bardzo ważnym spotkaniu ze startem 1954 Gniezno. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.